Nazywam się Dawid Kajman i omówię zadanie Zagadka Królewska. W zadaniu Zagadka Królewska dowiadywaliśmy się, że królewiczowi Adamowi zależy na królewnie Monice. W związku z czym chce ją zdobyć i do tego potrzebne mu rozwiązanie zagadki. Ile równe jest k do pierwszej, razy k do drugiej i tak dalej, aż do razy k do katej. W tym celu, żeby to obliczyć, skorzystamy z faktu takiego, że jeżeli mnożymy dwie liczby o tej samej podstawie, ale różnych wykładnikach, to jest po prostu ta podstawa do sumy wykładników. W związku z czym będziemy musieli obliczyć po prostu k do 1 plus 2 plus 3 i tak dalej, aż do plus k. Co z tego oto wzoru wynosi 1 plus k razy k przez 2. Przy czym, ponieważ k było duże, to tym bardziej ta wartość będzie duża. Więc liczenie takiego iloczynu przy pomocy pętli for nie wejdzie na pewno na 100 punktów. W związku z czym musimy nauczyć się potęgować szybciej. Z pomocą przychodzi nam algorytm szybkiego potęgowania, który opiera się na spostrzeżeniu, że jeżeli wykładnik, do którego chcemy podnieść, jest liczbą nieparzystą, to wystarczy przemnożyć samą podstawę razy podstawę podniesioną do wykładnika pomniejszonego o 1. Natomiast jeżeli jest to liczba parzysta, to możemy pomnożyć dwie takie same liczby postaci podstawa do wykładnika przez 2. Takie rozwiązanie jest szybsze, bo działa w czasie logarytmicznym, a działa w czasie logarytmicznym dlatego, że za każdym razem albo dzielimy przez 2, przy czym takich dzieleń możemy oczywiście wykonać tylko logarytmicznie wiele z definicji logarytmu, albo odejmujemy 1, ale jeżeli już odejmiemy 1, to w następnym kroku na pewno będziemy dzielić przez 2. W związku z czym odejmowań jedynki także nie będzie więcej niż logarytmicznie wiele. I cały algorytm ma złożoność od logarytm z k do kwadratu. Dziękuję.